Dzień dobry Państwu. Kolejne pytanie z zakresu tematycznego, czy i czego uczymy się z Pisma Świętego na temat powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. To temat, który brzmi, czy dzisiaj są jeszcze prorocy? Odpowiedź na to pytanie na podstawie Słowa Bożego jest dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, nie, dzisiaj już nie ma żadnych proroków w znaczeniu ludzi, którzy byliby w stanie przepowiadać przyszłość, która nie jest wyraźnie przepowiedziana w Słowie Bożym. Czyli nie ma takich ludzi, którzy coś mogliby dołożyć do Pisma Świętego. Nie ma takich ludzi, których moglibyśmy w takim sensie nazwać prorokami, że ich wypowiedź w jakiś sposób uzupełniałaby Pismo Święte albo ujmowałaby coś z Pisma Świętego. Takich osób nie ma. Pismo Święte jest w 100% aktualne i nie wymaga uzupełnienia. I Pismo Święte jest w 100% aktualne i nie wolno go uszczuplać. Pismo Święte jest takie, że proroków w tym sensie jako ludzi uprawnionych do tego, żeby w imieniu Boga mówić coś uzupełniającego do Biblii albo coś pomniejszającego z Biblii, nie ma takich proroków. Jeżeli takiego kogoś spotkałeś, kto o sobie tak twierdzi, to jest to oszust religijny. Nie słuchaj go i nie bój się go. Jest to wyjątkowo nędzna kreatura, ten osobnik. Natomiast są prorocy w sensie prorokowania, mówienia do wierzących i niewierzących, których osobiście nie znają, ale dosięgają ich sumień poprzez wykład Słowa Bożego. Służba wierzących skierowana do serc i sumień słuchaczy bez znajomości ich życia występuje i dzisiaj. Dlatego posiada prorocki charakter, bo taki charakter prorocki właśnie miała służba proroków poza przepowiadaniem przyszłości. Również miała charakter dosięgania serc i sumień, mówienia z obecności Bożej do serc i sumień ludzkich. I to jest zarówno do niewierzących, jak i do wierzących. I na przykład mamy Ciebie. Jeśli jesteś jeszcze niepojednany z Bogiem, to jestem w stanie przewidzieć Twoją przyszłość, jeśli się nie pojednasz z Bogiem. Przyszłość tą przewiduję na podstawie Pisma Świętego, tego, co objawił Bóg, że jeżeli nie nawrócisz się do Boga przed Twoją śmiercią, to po Twojej śmierci pójdziesz do jeziora ognia i siarki, do piekła i będziesz dręczony dniem i nocą na wieki wieków, na zawsze. Nie będziesz miał wytchnienia ani we dnie, ani w nocy. Jestem tego pewien, że tak będzie z Tobą, jeśli się nie nawrócisz. Czyli znam Twoją przyszłość. Ty w swoim sercu musisz zdecydować, co zrobisz z tą wiedzą. To, że to jest Twoja przyszłość, jeśli się nie nawrócisz, nie oznacza, że to jest Twoja przyszłość w ogóle, bo jeśli się nawrócisz, jeśli przyjdziesz do Pana Jezusa Chrystusa po zbawienie, to jest nadzieja dla Ciebie. Możesz uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i Twoja przyszłość będzie zupełnie inna. Na 100% mogę Ci powiedzieć, że jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, to będziesz z Panem Jezusem Chrystusem na zawsze w niebie. Będziesz przy Nim, razem z Nim. Będziesz się radować chwałą nieba i na wieki wieków będziesz bezpieczny. Bez możliwości utraty zbawienia, bo zbawienie jest nieutracalne. Jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, to On umarł za Ciebie na krzyżu Golgoty, za Twoje grzechy, zastępując Ciebie. Ty zasłużyłeś na jezioro ognia, o czym przed chwilą mówiliśmy, ale Pan Jezus wziął na siebie Twoją winę i jeżeli skorzystasz z tego doskonałego dzieła, dokonanego na krzyżu, to będziesz uratowany, będziesz w niebie. Zatem
Masz próbkę proroctwa, które dziś występuje i w tym sensie prorocy są. Natomiast proroków, którzy by mogli przepowiadać przyszłość inną niż ta, która jest przepowiedziana w Piśmie Świętym, dzisiaj nie ma. Tacy ludzie są fałszywymi nauczycielami, fałszywymi prorokami, zwodzicielami, oszustami. Tylko to, co Pismo Święte objawia, może być dzisiaj użyte w służbie dosięgania ludzkich serc i sumień. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do czytania Słowa Bożego. Jeśli masz życzenie otrzymać Nowy Testament, możesz napisać Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Telefon do mnie 791 214 963. E-mail czytaj.biblie@onet.pl. Z Bogiem.